cześć, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale Wędkarstwo Giętka Wędka. Tym razem wybrałem się sam w pojedynkę na zbiornik do Gorzuchowa. Patrząc na wyniki Kamila z poprzedniego materiału, jakie udało mu się fajne bonusiki połapać w postaci karpika, amura, i oczywiście głównie po co tutaj przyjechałem, to po te płocie, które Kamil ostatnio bardzo regularnie odławiał. I też będę chciał, kurczę, do nich się dobrać i na pewno zbliżyć do wyniku, jaki zaprezentował Kamil. Na dzisiejsze łowienie przygotuję sobie mieszankę skomponowaną z zanęt Locaos Champion Feed. Tu jest Big Brim. Także dodam polecanego mi i chyba najbardziej uniwersalną też mieszankę Wonder Black. I oczywiście dociążę to delikatnie. Mam mieszankę klubową Jezioro od Górka. I najzwyklejsza glina naturalna z Jacksona. W odpowiednich proporcjach na tą żwirownię. Teraz mój tajemny składnik, który może mi da ryby, ale to trzeba zrobić w odpowiedni sposób, żeby to się sprawdziło. Patrzcie. Spożywka już po namoczeniu doszła, odczekała 10-15 minut, było jeszcze ponowne dowilżenie, jeszcze chwilkę odczekała, już akurat ma bardzo fajną konsystencję. Jak możecie zobaczyć, zbija się i od razu rozpada. Żeby nadać jej jeszcze większej pulchności, przesieję ją przez sito, a następnie dodam mieszankę gliny. I będzie to proporcja 2 do 1, zanęty do gliny. Do przesianej już zanęty tej naszej spożywki dorzucę jeszcze poprzez przetarcie naszą glinę. Na dzisiejsze wędkowanie standardowy zestaw do klasycznego federa na plecionce. Tutaj agrafka z krętlikiem podtrzymująca koszyk, dwa stoperki long. Zrobiłem jeszcze dodatkowo, taka moja fanaberia, skrętkę. Na końcu skrętki szybko złączka do wymiany przyponów. No i przypon 50-60 cm z haczykiem 18 i na końcu dwie pinki.
porze roku przyjąłem taktykę, że w pierwszej godzinie będę zestawy zwijał co 10 do 15 minut. I przez tą godzinę będę mógł sprawdzić, czy ryba mi się wkręciła w łowisko, czy nie. Jeżeli po godzinie nie będzie efektu brań bądź ryb, wtedy donęcę dwie duże szklanki i następnie będę starał się już wyciągać zestaw średnio co tak 10-7 minut. Jak rybki mi się wkręcą, to wtedy zestaw tak od 5 do 4 minut będzie w wodzie i z niej wyjmowany. Udało się wciąć pierwszą rybkę. O dziwo, rybki wkręciły się szybciej, bo już po 15 minutach. Zobaczyć właśnie po takie płocie tutaj przyjechałem, czyli ryba typowo jesienna, moim zdaniem. Super. Udało się złowić kolejną bardzo przyzwoitą płotkę, czyli właśnie o takie mi się rozchodziło, żeby móc Wam zaprezentować, jakie są tutaj właśnie piękne ryby. I nie tylko samymi karpiami człowiek żyje, ale dla takich płoci naprawdę warto przyjeżdżać, wiedząc, że okoliczne zbiorniki zaporowe są pospuszczane niestety i musimy się ratować czymkolwiek, a tutaj gorzuchów jest dla nas najlepszym rozwiązaniem. Jak możecie zobaczyć, wędka się dość mocno wygina. Udało się jakiegoś bonusa trafić. Jak się uda bezpiecznie wyjąć do brzegu i na brzeg rybę, to wtedy zobaczymy, co to będzie, bo chyba się większe rybki wkręciły. I to w tym sporcie jest wspaniałe, że nigdy nie można być pewnym niczego. Jest. Wielka radość w domu Gucia. Gucio gumę ma do rzucia. A ja mam coś lepszego, bo mam leszcza metrowego. Nie no, pół będzie miał metra. Ale co najciekawsze, ma wysypkę, czyli jeszcze się skubańce trą. Tak zwane odpierdzielają tarło. Dość częste przerzucanie i donęcanie grubszym towarem poskutkowało tym, że prócz fajnie już zameldowanych się płoci trafiły się jeszcze dwa bonusy w postaci dwóch dużych leszczy, o których wiedzieliśmy, że one tutaj są, ale nie spodziewaliśmy się, że one nam tak szybko wejdą w miejsce nęcone. Także teraz postaram się jeszcze donęcić i zacieram ręce powoli na te kolejne większe leszcze. Może wejdzie jakiś mniejszy karpik, tak jak u Kamila bądź Amur, ale jak wejdą płotki, to będzie jeszcze lepiej. Jak możecie zobaczyć, trzeci leszczyk w pakiecie. Przed chwilą tyle, co wspominałem, że może to być karp. Branie było dość agresywne i już myślałem, że życzenia moje się dzisiaj spełnią, ale leszcz też fajna sprawa. Ok, jak mogliście zobaczyć, rybki wracają już szybciutko do wody. Raz, dwa i leszczyki również. Chłopaki, do następnego. One się ułożyły.
Za dobrze im chyba w tej macie. O, super. W bardzo dobrej kondycji rybki wróciły do wody, jak zobaczyliście. W piękną jesień też uda się bardzo fajnie, tym bardziej w jesień, bardzo fajnie połowić. Także nic nie pozostaje mi więcej, jak z wami się pożegnać, zaprosić was na kolejny odcinek. Pamiętajcie, łapcie w górę, dajcie suba i będą znowu takie ryby.